Trenerze, jak wrażenia po pierwszym treningu? Witam serdecznie. Cieszę się, że dotarło do nas dużo testowanych zawodników. Byli to zawodnicy głównie z naszego województwa, ale też czterech z województwa mazowieckiego. Testowaliśmy i testujemy dalej trzech zawodników z Jagiellonii Białystok, z drugiego zespołu, już ogranych na poziomie trzeciej ligi. Cóż, sito na pewno mamy bardzo grube i ja nie mam czasu na długie testowanie. Może się okazać, że jeszcze dzień, dwa i część tych piłkarzy pojedzie do domu, ale jeszcze w dniu jutrzejszym mamy podwójne zajęcia i ci zawodnicy jeszcze będą. Co zdecydowało o tym, że powrócił trener do Stomilu Olsztyn? Powiem szczerze, gdyby Stomil grający na poziomie pierwszej ligi czy drugiej złożyłby mi propozycję, na pewno bym tej propozycji nie przyjął. A do obecnej sytuacji zostałem mocno namawiany. No i zdecydowałem się wspólnie z Adamem Łopatką pomóc w odbudowie drużyny. Jakie plany na ten tydzień i czy zostanie zwieńczony ten tydzień jakimś sparingiem? No pod koniec tygodnia, czyli w sobotę, gramy na pewno z Polonią Warmiński w Lidzbarku. No i w międzyczasie trenujemy z grupą zawodników, którzy na pewno zostaną u nas. Mam nadzieję, że w dniu jutrzejszym potwierdzimy już 3, a może 4 transfery do naszej drużyny. No, bacznie będziemy się przyglądali młodzieży naszej, zwłaszcza rocznikom 2007, 2008, 2009, bo to jest przyszłość tego klubu. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy za 2-3 lata ściągali młodzieżowców do Stomilu z innych regionów kraju. Mamy tutaj naszą akademię, mamy Naki Olsztyn, mamy Żuri Olsztyn, który bardzo dobrze pracuje i wysyła chłopaków do innych klubów w Polsce. I dlaczego ci zawodnicy nie mają grać w Stomilu?